Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie od dawna się nie spotykaliśmy, żeby rozmawiać o książkach, ale powrócimy do tego procederu. Być może nie tak często na razie jak dawniej, ale no, musimy to zrobić, dlatego że to jest efektywna bardzo forma promocji, bez której ciężko jest utrzymać wyniki sprzedaży, takie jakie mieliśmy przed pandemią. Proszę Państwa, tak jak to zapowiadałem już od dłuższego czasu, ukazała się książka Szymona Modzelewskiego Wieki brązu i żelaza. To jest książka, która jest efektem bardzo intensywnej pracy i bardzo intensywnych kwerend autora, czyli Szymona, który jeżeli idzie o te kwestie archeologiczne, jest wybitnym zupełnie znawcą tematu i w zasadzie chyba tylko on mógł napisać taką książkę, takie kompendium wiedzy, tak, o historii, która rozgrywała się 2000 lat przed Chrystusem i wcześniej. Proszę Państwa, to jest też efekt pewnej takiej mojej obsesji. Ponieważ ja, nie będąc jeszcze wydawcą, nie będąc autorem, a jedynie będąc dziennikarzem, to jest straszne, co ja teraz powiem, ale człowiek nosi w sobie zawsze jakieś takie jajo, które w końcu musi znieść. I ze mną chodziła obsesja, że trzeba wydawać książki o archeologii. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Mogę nawet złożyć uroczystą przysięgę, że nie wiem. Znałem paru archeologów. Mój kolega z Technikum Leśnego studiował archeologię tu w Warszawie, nawet ją skończył. I pozdrawiam Szymona. Ale żebym się jakoś tym specjalnie interesował albo szczególnie przykładał do tych tematów, to nie powiem. Proszę Państwa, ale jakoś tak myślałem, że trzeba taką książkę wydać, że ona jest potrzebna i że brakuje w języku polskim takich publikacji popularnych. Nasze popularne to znaczy, że nie, one nie są przeznaczone dla dzieci. Aha, wiem, przypomniałem sobie. Bardzo mnie dziwiło to, że księgarnie są zawalone jakimiś takimi bardzo tanimi histeriami, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, na temat starożytności, Egiptu przeważnie, pisanymi przez autorów francuskich, bardzo płytkich i chyba nie rozumiejących do końca, do kogo adresują ten swój przekaz. I że to się sprzedaje jakoś, tak? No oczywiście była taka kultowa powieść o starożytnym Egipcie, Egipcjanin Sinuche, napisana przez Mikę Waltari. To też jest ciekawa historia i ciekawa postać, że fiński autor zrobił światową karierę pisząc o starożytności. To jest wybitny autor, on ma bardzo dobre tłumaczenia, natomiast no, nie wszystkie te jego książki trzymają taki standard, ale to nigdy tak nie ma, że każdy autor pisze cały czas równo. Akurat Egipcjanin Sinuche jest to dobra powieść rozrywkowa, wyciska łzy, wszystkim jest smutno, najpierw wesoło, potem znowu smutno i tak na przemian. To jest stara rzecz bardzo, ale ja zachęcam Państwa do przeczytania. No ale mnie bardziej pociągały te takie właśnie rzeczy popularyzatorskie. Nie rozumiałem, dlaczego tego nie ma po polsku. Dlaczego tylu profesorów archeologii mamy, tak? A ostatnim piszącym coś dla czytelnika zwykłego był Michałowski. Ja przyznam, nie mogłem czytać książek Michałowskiego, bo one mnie normalnie nudziły. Może dlatego, że po prostu moje zainteresowanie archeologią było bardzo powierzchowne i nigdy nie wyszło poza to pragnienie, żeby mieć taką książkę. Potem już jako wydawca, jako autor dostałem do ręki książkę 4000 lat temu, bardzo ciekawą, taką w sam raz, taki format, który w sam raz pasuje do tego, żeby zainteresować laika archeologią. Historia gospodarczo-polityczna przez pryzmat mitów. No i tych wszystkich tekstów kultury, z którymi mamy do czynienia, Biblii, mitologii, Gilgamesza i innych, opowiedziana. Fascynująca rzecz. Ponoć wyrzucają to ze wszystkich bibliotek instytutowych, archeologicznych, zastępując, nie wiem czym,
Nie interesuje mnie to, ponieważ już dawno stwierdziłem, że ta misja, którą podjąłem i ten zawód, który uprawiam, idzie całkowicie w innym kierunku niż nauka akademicka. Jeżeli oni chcą wyrzucać książki, proszę bardzo, ja je chętnie mogę przyjąć od nich i nawet sprzedać z bardzo dużym przebiciem, oczywiście na swoją korzyść. Jeżeli ktoś wpadł na pomysł, jeżeli taka jest doktryna edukacyjna i doktryna edytorska, tak, i doktryna gromadzenia zbiorów, proszę bardzo, wywalajcie, ja będę robił co innego. No właśnie, co innego. No i zjawił się Szymon i stwierdziłem, że skoro jest ten Szymon i on jest tak sprawny autorsko i sprawny warsztatowo jako doktor archeologii, jakby nie było, no to proszę bardzo, dlaczego mamy nie wydać takiej książki? Dlaczego mamy nie wydać takiej książki? No i wydaliśmy ją, ponieważ ona trafiła niestety w czas pandemii, więc nie mogliśmy jej wydać od razu w dwóch tomach, ponieważ ja, znając Szymona trochę, ale nie znając go dobrze, liczyłem na to, że on jednak zmieści się w jednym tomie. Pomyliłem się. Szymon bardzo grubo zaciągnął i mamy dwa tomy, a powiedział mi ostatnio, że gdyby tak naprawdę chciał opisać wszystko, to byłyby cztery. Więc, ale tego byśmy nie zdzierżyli. Proszę Państwa, musimy pamiętać, że dystrybucja jest najważniejsza i musimy po prostu ten nakład sprzedać, bo nie po to to wydajemy, żeby to leżało w magazynie albo żeby no, się cieszyć z tego, tak? Bo no, te książki wychodzą bez dotacji. A więc powtórzę to po raz kolejny. Nie możemy liczyć na to, nie możemy się cieszyć momentem zysku już na początku, tak? Bo książki dotowane to są takie książki, za które ktoś płaci, żeby się ukazały i on żyje potem złudzeniem, że jak je wydał i dostał pieniądze, to te książki pełnią misję edukacyjną, popularyzatorską, że się ogólny poziom kultury podnosi. Jest dokładnie odwrotnie, nic takiego się nie dzieje. Te książki są nieważne. I z czasem, jako przedmioty, na których gromadzi się kurz, nieruszane przez nikogo, są wywalane do śmieci. Po prostu. Do tego prowadzi polityka dotacji. No więc, skoro ta książka jest wydana bez dotacji, no to ona musi na siebie zarobić. Nie ma wyjścia. Żeby na siebie zarobić, to my, ja jako wydawca, Szymon jako autor, musimy mieć szacunek dla czytelnika. I bardzo się, proszę Państwa, silnie broniłem, żeby przed wydaniem tej książki w miękkiej oprawie, ale się nie obroniłem, dlatego że no, okoliczności są takie, jakie są, nie ja je wymyśliłem. Więc słów kilka o szacie edytorskiej. Zrobiliśmy miękką oprawę ze skrzydełkami, bardzo przyzwoitą, puchnący lakier na okładce. To jest wypukłe i gładkie, miło to dotknąć. Tak samo będzie z drugim tomem, tylko niebo będzie trochę w innym kolorze. I proszę Państwa, musimy okazać szacunek czytelnikowi, to znaczy musimy powiedzieć, że dostaje dobry produkt, że nawet jeżeli szata edytorska odbiega trochę od tego, co mieliśmy wcześniej, to treść jest pierwsza klasa i płacimy za treść. Tak? To nie jest coś, co zostało wzięte z Wikipedii, to nie jest coś, co zostało wyciągnięte z jakichś popularyzacji pisanych wcześniej. Szymon się przegrzebał, tu jest bibliografia. Proszę Państwa, tej bibliografii jest od strony 429, jest bibliografia do strony 443. Więc jest z czego, jest co studiować, jeżeli ktoś miałby ochotę pójść tropami zawartymi w tej książce. Szymon przejrzał wszystkie dostępne źródła anglojęzyczne i niemieckie i po prostu nie ma o czym gadać. To jest poważna, popularyzatorska książka, którą mógłby wydać Oxford. I naprawdę jestem szczerze zdziwiony, że no jest dużo książek archeologicznych. Ja wczoraj przeglądałem ofertę wydawnictw, ale to są książki bardzo specjalistyczne. Ja rozumiem, że to jest praca naukowa i tak dalej, że, to, że ludzie, którzy te książki piszą i publikują, no to oni muszą zbierać te punkty i czytelnik to jest ich ostatnie zmartwienie, bo chodzi o to, żeby była recenzja i żeby podskoczyć w tej hierarchii wewnętrznej. W porządku. Natomiast są ludzie, którzy już zebrali wszystkie punkty
którzy już są najwyżej w hierarchii i oni powinni coś czytelnikowi powiedzieć ciekawego, tak, ze swoich doświadczeń. I żeby to niekoniecznie było jakoś bardzo szczegółowe, tak. No to zauważyłem wczoraj, że profesor Urbańczyk coś wydaje. No tak się składa, że ja mam kolegów po archeologii w wieku profesora Urbańczyka, którzy tak, powiedzmy, że no, jakby to powiedzieć, nie pałają. Nie wiem dlaczego. Ja nie czytałem książek Urbańczyka, może którąś kiedyś weźmiemy do sprzedaży i zobaczymy. No w każdym razie, no to jeden Urbańczyk, tak? Jeden Urbańczyk, a przecież tych badań archeologicznych prowadzi się w Polsce, polscy badacze prowadzą w Polsce masę, w samej Warszawie tego jest dużo, a na świecie jeszcze więcej. No, no i co, tak? No i co? No być może to jest niepotrzebne. Nie wiem, mi to jest potrzebne, bo ja na tym zarabiam. O tak, powiem. To jest książkę tę wydałem dla zysku. Szymon ją napisał też dla zysku. I zrobiliśmy to w okolicznościach trudnych, w maksymalnie porządnej, porządnym formacie i w maksymalnie, przy zachowaniu maksymalnie wysokich standardów. Tak powiem. Proszę Państwa, tom drugi, mam nadzieję, ukaże się po wakacjach. Chciałbym sprzedać do tej pory cały pierwszy tom, a jeżeli się to nie uda, no to i tak się ukaże, dlatego że taką mam umowę z Szymonem, trzeba to wydać. Książka się sprzedaje dobrze. Jest no, coraz bardziej popularna. Ludzie o nią pytają, jest dostępna u Michała, jest dostępna w innych księgarniach, jest na Allegro, więc jest jej sporo i łatwo do niej sięgnąć. Marzy mi się, że Szymon wziąłby może udział kiedyś w jakiejś dyskusji z innym jakimś archeologiem, nie mówię od razu, że z profesorem Urbańczykiem, może z jakimś innym archeologiem, żeby pogadać w ogóle o książkach archeologicznych, niekoniecznie o tej. Ja jako wydawca taką aranżację mógłbym zorganizować. To nie jest trudne. Mamy dwie kamery, lokal się wynajmie, jakiś elegancki, tylko żeby się znalazł inny autor, tak? I czy ten autor będzie w ogóle chciał i mógł coś takiego zrobić, no to ja nie wiem, bo są różne ograniczenia. Te ograniczenia wśród archeologów są straszliwe z tego, co ja pamiętam, towarzyskie i takie hierarchiczne. Być może coś się zmieniło, ale no, wątpię. Zobaczymy. Co by się nie stało, my tę książkę sprzedajemy i ją sprzedamy. Tak? A co do książek innych autorów zajmujących się archeologią, no to tego już pewien nie jestem. Ale zrobię, co mogę. Jeżeli znajdę jakąś ciekawą książkę archeologa, to naprawdę zapewniam, że ją wezmę do sklepu i dołożę wszelkich sił i starań, żeby się sprzedała. Proszę Państwa, może jeszcze przeczytam spis treści. Spis treści jest następujący. Rozdział pierwszy. Pierwsi rolnicy Europy. Rozdział drugi. Od kamienia do brązu i od Europy do Azji. Potem burzliwy początek wieku brązu. Początki mocarstwa nad Nilem. Mezopotamia i nowy, stary porządek świata. Kupcy Oceanu Indyjskiego. Od miasta do imperium. Królestwo Słońca i piramid. Koniec pierwszych mocarstw. Żeglarze, koczownicy i kupcy. Szlak bursztynowy, eksplozja i zmiany. Koncert mocarstw i złota epoka handlu. Wielka katastrofa. No i bibliografia na koniec. Proszę Państwa, tyle pierwszego tomu. To jest książka o szlakach handlowych i o środkach produkcji. Najważniejsza. W skrócie, cała jej treść. O szlakach handlowych i o środkach produkcji. Mnóstwo ciekawych, szczegółowych, interesujących informacji na ten temat. Ci Państwa, z Państwa, którzy śledzą blog Szymona, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy mniej więcej wiedzą, jak wygląda szkoła nawigatorów i jakie tematy tam się porusza, też wiedzą, o co chodzi. Nie ma w tym, przepraszam za wyrażenie, popeliny. I nie będzie. To jest, na to macie Państwo moje uroczyste słowo honoru. Będą same fajne rzeczy, ponieważ ja nie lubię rzeczy niefajnych. Proszę Państwa, 27 czerwca w sobotę Szymon będzie miał wykład w Akademii Wnet. Ten wykład jest płatny, więc można się tam zgłosić i za jakąś kwotę, nie pamiętam jaką, wziąć udział w tym wykładzie. Szymon będzie mówił o fragmentach tej książki. Tytuł wykładu: Świetność i upadek cywilizacji brązu, cywilizacji epoki brązu.
Także wszystkich szczerze zachęcam, żeby się tam wybrali i sobie posłuchali autora już na żywo. Jako wykładowca Szymon jest fantastyczny. On po prostu ma po to czystą wymowę, nie myli się, nie jąka, nie ucieka w dygresję. Czasem trzeba go powstrzymać, bo wydłuża wykład, ale to jest bardzo wysoki stopień profesjonalizmu, więc jeżeli Państwo chcecie zobaczyć i posłuchać, jak powinien wyglądać profesjonalny wykład archeologa, to zachęcam, 26 czerwca, sobota, godzina 10, świetność i upadek cywilizacji epoki brązu, Szymon Modzelewski. A książka nasza, Wieki brązu i żelaza, tom pierwszy, za 2-3 miesiące, tom drugi w sprzedaży u nas w księgarni basiaknieźwiedź.pl i u Michała tutaj i chyba jeszcze w księgarni, nie, księgarnia przy Agorze została zamknięta niestety. W internecie można kupić, także u właściciela, u pana Waldemara Różyckiego. Zachęcam szczerze, bo warto. Dziękuję uprzejmie za uwagę, do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.